Zazdrość to z definicji uczucie, które pojawia się w sytuacji frustracji wynikającej z potencjalnego zagrożenia, zaspokajania potrzeb lub konfrontacji z aktualnym brakiem ich zaspokajania. Jest to uczucie dobrze znane każdemu. Zazdrościć można tak naprawdę wszystkiego, począwszy od pieniędzy, samochodu, lepszej pracy, a nawet żony. W związkach uczucie to jest praktycznie nieuniknione, nawet w przypadku par, które teoretycznie ufają sobie bezgranicznie. Mówi się, że w odpowiedniej ilości zazdrość jest dobra. Jest to oznaka, że zależy nam na drugiej osobie i nie chcemy jej stracić. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy uczucie to zaczyna niebezpiecznie przybierać na sile i zaburza postrzeganie rzeczywistości, co może prowadzić do nieracjonalnych zachowań. Człowiek pochłonięty chorobliwą zazdrością może być bardzo niebezpieczny. Może być w stanie zrobić wszystko, byleby to uczucie zniknęło. Czy to właśnie zazdrość doprowadziła do tragicznych wydarzeń, o których będzie mowa w dzisiejszym odcinku? Posłuchajcie sami. Chorzów położony jest w południowej części Polski w województwie śląskim. Liczy sobie około 117 tysięcy mieszkańców. Miasto jest częścią górnośląskiego zagłębia węglowego, czyli obszaru zawierającego największe zasoby węgla kamiennego w kraju. Dzieje miasta w dużej mierze związane są właśnie z rozwojem przemysłu górniczego, hutniczego i chemicznego. Jest to zdecydowanie ważny ośrodek gospodarczy Górnego Śląska. Mimo że dziś górnictwo nie odgrywa tam wiodącej roli, sporo jest za to małych i średnich przedsiębiorstw, głównie usługowych i handlowych. Relikty przeszłości są jednak obecne w Chorzowie do dziś. Od 2009 roku szyb dawnej kopalni węgla kamiennego Prezydent pełni rolę ozdobną i przypomina o historii miasta. Podobnie wygląda to w przypadku zabudowań po nieistniejącej już kopalni węgla kamiennego Król. Zespół szybu Elżbieta przypomina niewielki zamek. Obecnie kompleks budynków wpisany jest na listę zabytków miasta. Chorzów to nie tylko przemysł. Miasto posiada bogatą ofertę kulturalną. Odbywają się tu takie imprezy jak Festiwal Piwa, Święto Miasta czy przyciągające tysiące turystów śląskie gody. Miasto słynie też z największego w Polsce wesołego miasteczka oraz kolejki wąskotorowej. Chorzów posiada również liczne zabytki, takie jak XVI-wieczny drewniany kościół imienia świętego Wawrzyńca czy kościół świętej Barbary. Na rynku miasta w oczy rzuca się chorzowski ratusz oraz gmach poczty z końca XIX wieku. W mieście znajduje się także Stadion Śląski, gdzie odbywają się m.in. mecze piłki nożnej, żużlowe mistrzostwa czy wydarzenia lekkoatletyczne. To właśnie w okolicach stadionu doszło do wydarzeń, o których będzie mowa w dzisiejszym odcinku. Paweł przychodzi na świat w 1992 roku w Katowicach. Ma dwie starsze siostry, które, tak jak on, wychowywane są przez pana Leszka, ojca rodzeństwa. W źródłach nie ma żadnych informacji o tym, czy matka Pawła oraz jego sióstr jest obecna w ich życiu. Chłopak jest niezwykle bystry, otwarty i ciekawy świata. Należy do osób, które mają wszechstronne zainteresowania oraz nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu. Uważa, że w życiu należy spróbować wszystkiego. Prawdziwą pasją Pawła jest jednak sport, którym interesuje się od najmłodszych lat. W swojej pasji nie jest odosobniony. Jego tata, pan Leszek, chętnie jeździ z synem na wyścigi kolarskie, którymi chłopak jest zafascynowany. Otwartość, dociekliwość oraz wszechstronność Pawła sprawiają, że chłopak po zakończeniu szkoły średniej decyduje się na studia dziennikarskie.
tam zdecydowanie zwraca na siebie uwagę i wyróżnia się spośród innych studentów. Na zajęcia zawsze przychodzi przygotowany. Jest aktywny i przykłada się do zleconych zadań. Wykładowcy widzą w nim duży potencjał i zdają sobie sprawę, że chłopak ma to coś, ten błysk w oku i ciekawość świata, tak bardzo potrzebną w tym zawodzie. Po jednych zajęciach Paweł postanawia podejść do Anny Czarneckiej, producentki TVN, do której uczęszcza na zajęcia. Pyta ją, co może zrobić, żeby otrzymać możliwość stażu w katowickim ośrodku popularnej stacji. Doskonale wie, czego chce. Postanawia działać i już następnego dnia pojawia się z notesem w ręku oraz podaniem o przyjęcie na staż. Potencjał młodego mężczyzny zostaje dostrzeżony przez TVN. Paweł jest bardzo ambitny i pracowity, uparcie dąży do celu. Jest wrażliwy i empatyczny. Ma bardzo dobry kontakt zarówno ze współpracownikami, jak i z obcymi, z którymi na co dzień obcuje jako dziennikarz. Jego koledzy i koleżanki w pracy wiedzą, że mogą na niego liczyć. Nikt tu nie mówi do niego po imieniu. Znajomi nazywają go Kilian lub Pablo. Potrafi zjednać sobie ludzi, zdobyć ich zaufanie i sprawić, że ci chcą z nim współpracować. Paweł cechuje się niezwykłą kulturą osobistą. Potrafi dobrze poprowadzić rozmowę, ale przede wszystkim słucha ludzi i reaguje na ich problemy. Wszystkich zaraża pozytywną energią, uśmiechem i optymizmem, który towarzyszy mu każdego dnia. Producentka wie, że Paweł idealnie odnajdzie się w świecie dziennikarskim, gdzie będzie mógł spełniać swoje marzenia i realnie pomagać innym. Chłopak nie chce się jednak ograniczać do sportowych reportaży. Jako osoba wszechstronna jest w stanie zrobić materiał na każdy temat. Porusza zarówno tematy ważne i wzruszające, jak i takie, które potrafią rozbawić do łez. Praca w dziennikarstwie nie jest już tylko marzeniem, ale sposobem na życie i jego codziennością. Ambitny, młody dziennikarz po paru latach decyduje się na kolejny krok w swojej karierze. Postanawia wyprowadzić się na drugi koniec Polski, do Gdańska, gdzie rozpoczyna pracę dla redakcji popularnego programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN. Nowi znajomi z pracy Pawła szybko dostrzegają w nim potencjał i przyjmują go do swojej redakcyjnej rodziny, jak lubią o sobie mówić. W nowej pracy, w nowym miejscu, Paweł, tak jak wcześniej w Katowicach, daje się poznać jako osoba niezwykle pomocna, na którą każdy może liczyć. Dodatkowe słońce. Tak określają Pawła koledzy i koleżanki z pracy. Chłopak służy wsparciem w każdej sytuacji i pomaga swojej ekipie wyjść z niejednego dołka. Rozkochuje w sobie kolejną rzeszę współpracowników i nie tylko. Realizuje teraz materiały, które oglądane są przez miliony Polaków przed telewizorem. Tworzy między innymi materiał o Sarze Piaseckiej, mistrzyni bojerów, które są niczym innym jak żaglówkami jeżdżącymi po lodzie. Dziewczyna marzyła o wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie, jednak jej plany zostały pokrzyżowane przez poważną kontuzję. Opowiada też o Zuzi, dziewczynce z wadą kręgosłupa, która musi na co dzień nosić gorset ortopedyczny, przez co narażona jest nie tylko na dyskomfort fizyczny, ale musi się także mierzyć z uszczypliwymi komentarzami ze strony rówieśników w szkole. Reportaże Pawła poruszają widzów, a on sam chciałby ze wszystkich sił pomóc swoim rozmówcom. Paweł tworzy też materiały o ciekawostkach z całej Polski. Jeden z jego reportaży dotyczy szczecińskiego pomnika przedstawiającego bohatera filmu Poranek Kojota, Krzysztofa Jarzyny. W innym materiale pokazuje widzom, czym zajmuje się Sławomir Łosowski, założyciel zespołu Kombi, kiedy nie gra koncertów. Muzyk zdradza Pawłowi, że jego wielką, drugą pasją jest rysowanie. Dziennikarz doskonale odnajduje się w kolejnej pracy, a jego kariera zaczyna nabierać rozpędu. Podobnie jest w życiu prywatnym.
Paweł kocha podróże, które są jedną z jego wielu pasji. Młody, ambitny i przystojny chłopak nie może również narzekać na brak znajomych czy powodzenie u kobiet, których towarzystwo bardzo mu odpowiada. Ciocie Pawła zastanawiają się, której dziewczynie uda się w końcu zawrócić mu w głowie na tyle, żeby ten zdecydował się na kolejny ważny krok w swoim życiu – ślub i założenie rodziny. Chłopak zresztą nie ukrywa, że jest już gotowy na poważny związek i chciałby mieć w swoim życiu kobietę, która w przyszłości zostanie panią Kiliańską. Jak miliony osób na całym świecie, Paweł postanawia poszukać przyszłej partnerki przy pomocy internetu. Już po pewnym czasie jego uwagę zwraca bardzo ładna i zadbana brunetka, mieszkanka Jastrzębia Zdroju, Ewelina. Paweł mieszka na Pomorzu, parę dzielą więc setki kilometrów, ale miasto jego wybranki jest oddalone zaledwie o 55 kilometrów od rodzinnego miasta dziennikarza, Katowic. Ten fakt pomaga w rozwinięciu tej znajomości, a między parą zaczyna kiełkować prawdziwe uczucie. Ewelina ma 32 lata i pracuje w branży kosmetycznej. Sytuacja życiowa kobiety jest jednak dość skomplikowana. Kobieta od 12 lat ma męża, 35-letniego Kamila, z którym ma córkę. Para jest w separacji, mieszka osobno i zamierza się rozstać. Kobieta od dłuższego czasu nie jest szczęśliwa w swoim małżeństwie. Po przerwie spowodowanej macierzyństwem postanawia wrócić do pracy, dokształcić się, dzięki czemu ma otworzyć swój własny salon kosmetyczny. Jej mąż pracuje przy wentylacji w kopalni Borynia Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Nie jest jednak najlepszym pracownikiem, nie do końca radzi sobie z powierzonymi mu zadaniami, a jego kontakty ze współpracownikami są raczej chłodne. Z Kamilem zaczęło ją łączyć coraz mniej. Miała dość męża, który po pracy siedział z piwem przed telewizorem, a w wolnym czasie zamiast spędzać czas z rodziną jeździł na mecze piłki nożnej. Chciała czegoś więcej od życia. Wierzyła, że może zacząć od nowa. Zaczęła obracać się w bardziej majętnym towarzystwie. Zobaczyła, że życie może wyglądać zupełnie inaczej. Ostatecznie zdecydowała się złożyć pozew o rozwód. Paweł nie ma problemu z przeszłością swojej wybranki, akceptuje to i nie zamierza rezygnować z tego związku. Rezygnować z Eweliny nie zamierza również Kamil, który nie godzi się na rozwód i chce walczyć o swoje małżeństwo. Nie chce tak jak Ewelina układać sobie życia na nowo, z nową partnerką. Nie może pogodzić się z faktem, że został porzucony przez swoją żonę. Ewelina zdaje sobie sprawę, że pomimo separacji mąż może jej robić problemy. Dobrze zna Kamila i wie, że ten może dręczyć ją telefonami lub nawet nachodzić ją w pracy. O wszystkim na bieżąco informuje jednak Pawła, który zdaje sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znajduje się jego partnerka. W czasie, kiedy związek obiecującego dziennikarza i pięknej brunetki kwitnie, w Kamilu narasta gniew i nienawiść. Pomimo upływu roku od rozstania, ten wciąż nie może pogodzić się z odejściem Eweliny. W pracy idzie mu coraz gorzej, na niczym już nie może się skupić. W głowie obmyśla tylko plan odzyskania swojej żony. Do Kamila zaczynają też dochodzić plotki, że kobieta układa już sobie życie z nowym, młodym i ambitnym dziennikarzem. Informacje te są dla Kamila ciosem prosto w serce. Do tego momentu myśl o powrocie do Eweliny była znacznie bliższa i prostsza. Teraz wie, że na jego drodze stanął mężczyzna, który jest dla niego realnym zagrożeniem. W Kamilu zaczyna kiełkować obsesja na punkcie żony, przez którą ten powoli zaczyna zachowywać się w sposób nieracjonalny. Bierze między innymi wolne w pracy, żeby móc śledzić każdy ruch swojej ukochanej. Chce wiedzieć, co robi, gdzie jeździ i z kim się spotyka. Namawia swojego kolegę do założenia podsłuchu w jej telefonie komórkowym. Chce wiedzieć, z kim i o czym rozmawia.
zachowanie mężczyzny zaczyna się przeradzać w prawdziwą manię prześladowczą. Dla niego liczy się tylko Ewelina. Jest marzec 2022 roku. Związek Pawła i Eweliny staje się coraz bardziej poważny. Chociaż mężczyzna nie przedstawił jeszcze swojej rodzinie nowej partnerki, planuje to zrobić w najbliższej przyszłości. Mężczyzna wsiada do pociągu w Gdańsku i rusza w kierunku rodzinnych Katowic, gdzie czeka już na niego ojciec, który następnego dnia obchodzi swoje okrągłe 75. urodziny. Pan Leszek częstuje syna obiadem, ten szybko zjada posiłek i mówi ojcu, że ma plany na kolejną część dnia. Ten wieczór zamierza spędzić ze swoją partnerką Eweliną, z którą nie ma okazji do zbyt częstych spotkań z racji dzielących ich setek kilometrów. Paweł wychodzi z domu, a pan Leszek przez okno widzi, jak z auta wysiada piękna brunetka i wita się z mężczyzną, po czym ten siada za kierownicą czarnego auta marki BMW i odjeżdża z kobietą w nieznanym kierunku. Ten wieczór ma być wyjątkowy. Para rzadko może pozwolić sobie na wspólne randki. Pierwszym punktem tego spotkania jest romantyczna kolacja w restauracji, podczas której para może nadrobić zaległości i na spokojnie porozmawiać. Po zjedzeniu posiłku Paweł, jako wielki fan sportowych emocji, zaplanował dla siebie i swojej ukochanej wyjazd do Będzina, gdzie ma się odbyć gala bokserska, a zaraz po niej koncert. Mężczyzna wie, że następnego dnia w jego rodzinnym domu odbędzie się wyjątkowa uroczystość, urodziny jego ojca, pana Leszka. Wysyła tacie SMS-a z informacją, żeby ten się nie martwił. Napisał, że wróci w nocy, a następnego dnia pójdą razem na obiad. Jest już po północy. Po tak miłym wieczorze parze ciężko jest się rozstać. Kobieta siada tym razem na miejscu kierowcy, a Paweł po stronie pasażera. Para postanawia nie kończyć jeszcze tego spotkania. Udają się w intymne miejsce na parkingu w okolicy stadionu klubu piłkarskiego GKS Katowice w Chorzowie. Tutaj mogą spędzić razem miłe chwile, których przecież tak im brakuje na co dzień. Teren znajduje się z dala od uliczek i zabudowań. O tej porze nie ma tam żywej duszy. Para zatrzymuje samochód, chcąc nacieszyć się swoim towarzystwem przed zbliżającym się wyjazdem Pawła do Gdańska. W tym momencie od strony pasażera do niczego niespodziewających się zakochanych podchodzi człowiek w dużej wełnianej czapce. Mężczyzna z impetem otwiera drzwi czarnego BMW i zaczyna na oślep zadawać ciosy nożem. Pierwszy z nich trafia w głowę Pawła. Zdezorientowany i zaskoczony dziennikarz w przypływie adrenaliny wyskakuje z samochodu i zaczyna się bronić, lub według innych źródeł zostaje wyciągnięty z auta przez agresora. Napastnik wpada jednak w prawdziwy szał i nieuzbrojony mężczyzna, pomimo heroicznej próby obrony, nie ma z nim żadnych szans. Po zadaniu kilkudziesięciu ciosów sprawca napadu ucieka z okolic stadionu. W tym samym momencie z auta wyskakuje Ewelina, która jest kompletnie zaskoczona tym, co właśnie się wydarzyło. Paweł zaczyna powoli gasnąć, a to sprawia, że kobieta musi działać szybko. Próbuje zadzwonić po pomoc, jednak jej telefon w wyniku ataku jest dosłownie zalany krwią i kobieta nie może w żaden sposób go odblokować. W tym momencie Paweł zdołał dosłownie wczołgać się na tylne siedzenie. Ewelina wie, że musi działać szybko. Bez większego namysłu wsiada za kierownicę samochodu i z piskiem opon rusza do najbliższego szpitala z wykrwawiającym się, bardzo ciężko rannym Pawłem, który leży teraz w tylnej części auta. Kobieta dojeżdża na pogotowie znajdujące się na osiedlu Paderewskiego. Pawła przyjmują ratownicy medyczni, którzy rozpoczynają akcję reanimacyjną nieprzytomnego już mężczyzny. Ilość oraz rozległość urazów na ciele Pawła szokuje nawet pracujących na co dzień z rannymi osobami ratowników medycznych, którzy dawno nie spotkali się z ofiarą tak brutalnego ataku.
Skala okaleczeń na ciele dziennikarza sprawia niestety, że podjęta akcja reanimacyjna kończy się niepowodzeniem. Wkrótce po przyjeździe na pogotowie, około pierwszej w nocy, 27 marca, 29-letni, mający całe życie przed sobą dziennikarz Paweł Kiliański umiera z powodu rozległych obrażeń spowodowanych atakiem nieznanego nożownika. Tego samego dnia rano w drzwiach mieszkania, w którym mieszka pan Leszek, zjawia się policja. Funkcjonariusze przekazują mężczyźnie wiadomość o śmierci jego syna. Tego dnia ojciec Pawła miał świętować wraz z rodziną swoje 75. urodziny. Zamiast tego dowiaduje się, że jego jedyny syn stracił życie w wyniku bestialskiego ataku. Nie sposób jest wyobrazić sobie, jak ogromnym ciosem dla niego i dla całej rodziny musi być ta okropna wiadomość. Siostry Pawła dowiadują się o śmierci swojego brata tego samego ranka. Nie są w stanie uwierzyć, że to tak naprawdę mogło się wydarzyć. Obie krzyczą z bezsilności, rozpaczy i ogromnego bólu, który teraz wypełnia ich serca. Nie rozumieją, dlaczego ktokolwiek chciałby zrobić krzywdę ich bratu, który przecież zawsze był bardzo otwarty na ludzi, tolerancyjny, komunikatywny i nikomu nie zrobił nic złego. Informacja o śmierci Pawła wstrząsa całą Polską, ale przede wszystkim światem mediów, w którym na co dzień funkcjonował dziennikarz. Jego współpracownicy z gdańskiego ośrodka TVN nie mogą uwierzyć w to, że życie stracił członek ich redakcyjnej rodziny. Do pana Leszka i jego córek zaczynają spływać kondolencje z całego kraju. Data pogrzebu zostaje wyznaczona na 2 kwietnia. Miejscem ostatniego pożegnania Pawła jest kościół świętego Józefa Robotnika w Katowicach. Dziennikarz na zawsze spoczął na cmentarzu parafialnym przy ulicy Józefowskiej. Na uroczystości są obecni znajomi Pawła z pracy i nie tylko. Piotr Wojtasik, reporter Dzień Dobry TVN, po powrocie z ostatniego pożegnania zamieszcza wpis ze zrzutem ekranu z ostatniej rozmowy z zamordowanym dziennikarzem oraz następującym wpisem. Paweł, dzięki za dzisiaj. Tak powiedziałbym pewnie po kolejnym wejściu na żywo, a później wsiadł zapewne do pociągu. Teraz piszę z pociągu, wracamy z Katowic. Ale jak to się stało, że nie wracam z kolejnego live'a, tylko z twojego pogrzebu, Pablo? Piotr Wojtasik w dalszej części wpisu pisze o tym, jak zaufanym i lojalnym człowiekiem był Paweł. Przyznaje, że nie może powiedzieć o nim złego słowa. Czeka również na sprawiedliwość, na którą przyjdzie czas. Pawła wspomina również Anna Czarnecka, producentka TVN i wykładowca dziennikarza z czasów studiów w Katowicach. Wspomina ona ambitnego i utalentowanego chłopaka oraz jego chęć do pracy w zawodzie. Pisze o tym, jak dumna była, że stał się częścią redakcyjnej rodziny katowickiego ośrodka TVN. Szefowa Pawła, Agata Zjawińska, wspomina dzień, w którym ten powinien zjawić się w pracy. Nie pojawiłeś się. To był dzień rozgrzanych telefonów. Każdy z nas wierzył, że odbierzesz, że to wszystko okaże się okrutną, ale jednak plotką. Tak się nie stało. Tej tragedii nie da się ogarnąć. To niemożliwe w przypadku tak młodego, uroczego i dobrego człowieka, pisze redaktorka. O Pawle nie zapominają również prowadzący programu śniadaniowego, dla którego ten robił reportaże. Paulina Krupińska w programie Dzień Dobry TVN wspomina dziennikarza jako profesjonalnego, zaangażowanego, ciekawego świata i ludzi człowieka. Zawsze z błyskiem w oku oraz otwartością i ufnością do ludzi, mówiła o koledze z pracy Paulina Krupińska. Programowy partner prezenterki, Damian Michałowski, wspomina Pawła jako świetnego kolegę, na którego zawsze można było liczyć. Świat pożegnał już Pawła, który jak się okazało miał rzesze przyjaciół, którzy do końca swojego życia będą wspominać go jako wspaniałego i ciepłego człowieka. Teraz trzeba znaleźć jednak osobę, która doprowadziła do śmierci młodego dziennikarza i postawić ją przed wymiarem sprawiedliwości.
tego właśnie domaga się społeczeństwo i bliscy zamordowanego mężczyzny. Rozpoczyna się oficjalne śledztwo, którego priorytetem jest zatrzymanie osoby, która zamordowała Pawła Kiliańskiego. Kluczowym świadkiem jest Ewelina, która przecież była w samochodzie z dziennikarzem podczas ataku. Niestety kobieta nie rozpoznała sprawcy i nie ma pojęcia, kim mogła być osoba, która zaatakowała jej partnera. Było ciemno, a mężczyzna miał na sobie grubą, wełnianą czapkę. Naturalnym podejrzanym jest mąż Eweliny, Kamil, który jako jedyny miał motyw do morderstwa. Śledczy szybko znajdują dowody na to, że to właśnie on może być odpowiedzialny za śmierć Pawła. Policjanci odkrywają, że jego telefon w noc zabójstwa logował się w pobliżu Parku Śląskiego przy stadionie GKS Katowice, gdzie miała miejsce zbrodnia. Na parkingu sprawca zostawił też nóż i wełnianą czapkę. Udaje im się również dotrzeć do Łukasza G., któremu postawiono zarzut pomocnictwa bądź zacierania śladów dla sprawcy przestępstwa. Jak się okazało, zakupił on kartę SIM do narzędzia lokalizującego. Zarejestrował ją na swoje nazwisko i zamontował w aucie Eweliny nadajnik GPS, dzięki któremu mąż kobiety mógł śledzić jej dokładne położenie. Funkcjonariusze docierają do nagrania z monitoringu, na którym widać napastnika. Materiał zostaje pokazany Ewelinie, a ta nie ma wątpliwości, że na ekranie widać jej męża. Kobieta jest w szoku. Kompletnie nie spodziewała się, że jej zazdrosny mąż jest w stanie posunąć się do zbrodni tylko po to, żeby ona nie odnalazła szczęścia w ramionach innego mężczyzny. 1 kwietnia, 5 dni po bestialskiej zbrodni, prokuratura formułuje zarzuty i wydaje wniosek o areszt dla Kamila Rzet, 35-latka z Jastrzębia Zdroju. Śledczy muszą teraz jak najszybciej zatrzymać podejrzanego, ale pomimo prośby o rozpatrzenie wniosku w trybie pilnym, sąd rozpatruje go w trybie normalnym. Co więcej, zdaniem Sądu Rejonowego w Chorzowie, należy wezwać listownie podejrzanego o morderstwo i nie ma potrzeby angażowania do tego funkcjonariuszy. Sprawca w przypadku braku odbioru listu otrzyma podwójne awizo. W praktyce wygląda to tak, że do mieszkania Kamila zostanie wysłany list. W przypadku braku odbioru dokumentu otrzyma on awizo, a jeśli po 7 dniach wciąż nie odbierze listu, zostanie przesłane kolejne awizo, a sąd będzie czekał kolejny tydzień na jego reakcję. Po tym czasie sąd uzna, że podejrzany został prawidłowo powiadomiony i musi zostać zatrzymany przez organy ścigania. Sytuacja ta jest kuriozalna, tym bardziej, że sprawca nie wyrzucił swojej karty SIM po morderstwie i policja miała dowód na to, że już o godzinie 6 rano przekroczył on polsko-niemiecką granicę w Jędrzychowicach. Policja i prokuratura w Katowicach zrobiły co mogły, żeby szybko zatrzymać podejrzanego Kamila Rzet. Na wysokości zadania nie stanął jednak sąd rejonowy w Chorzowie. Ku zaskoczeniu bliskich i opinii publicznej, nikt Kamila nie szuka. Posiedzenie sądu, podczas którego ma być ustalony nakaz aresztowania, co potrzebne jest do wydania listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania, bez którego sprawca nie jest w ogóle ścigany w Unii, zostaje wyznaczone na 9 maja 2022 roku, czyli prawie półtora miesiąca po morderstwie. Sąd broni jednak swojego stanowiska, mówiąc, że polskie prawo nie pozwala na zastosowanie szczególnych rozwiązań w tej sprawie. Prawda jest jednak trochę inna. Szybka ścieżka aresztowania przestępców jest przez polskie sądy powszechnie stosowana, gdy mają one do czynienia z tak zwaną sprawą niecierpiącą zwłoki. Taki przypadek został zastosowany w szeroko nagłośnionej sprawie tzw. Hannibala z Żoliborza, Kajetana P., który w 2016 roku zamordował i poćwiartował w Warszawie swoją nauczycielkę języka włoskiego.
Mężczyzna szybko uciekł za granicę, jednak już zaledwie po kilku dniach został zatrzymany na Malcie. W przypadku mordercy Pawła sąd doskonale wiedział, że mężczyzny nie ma już w Polsce, a mimo to nie podjął żadnego skutecznego działania. Słusznie oburzeni i bezsilni bliscy Pawła decydują się na wystosowanie oświadczenia, w którym piszą: Nasza rodzina jest pogrążona w głębokim bólu i stracie po zabójstwie naszego syna i brata Pawła K. Skutki tego niewyobrażalnego zdarzenia są dla nas nieodwracalne, bo nic nie wróci już życia młodemu, zdolnemu człowiekowi, przed którym życie stało otworem. Paweł był wychowany na uczciwego i porządnego człowieka, który wyrósł na cenionego dziennikarza. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego otwarty na innych, bezkonfliktowy i tolerancyjny człowiek, jakim był Paweł, doznał takiego okrucieństwa. Jako rodzina chcielibyśmy, żeby sprawca tego makabrycznego czynu został schwytany jak najszybciej i pociągnięty do odpowiedzialności. Takie słowa można przeczytać w przesłanym przez bliskich Pawła oświadczeniu. Gdy to nie pomaga, rodzina postanawia napisać do osoby, która w przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości ma naprawdę dużo do powiedzenia. Adresatem ich listu otwartego jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro. Treść dokumentu, którego autorem jest prawdopodobnie pan Leszek, ojciec Pawła, brzmi następująco. Zwracam się do pana z ogromną prośbą o objęcie nadzorem i interwencję w sprawie mojego syna, brutalnie zamordowanego dziennikarza Pawła Kiliańskiego. Podejrzany nie może zostać zatrzymany ze względu na to, że chwilę po dokonaniu zabójstwa opuścił on Polskę. Niezbędny jest więc list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Sprawa sądowa, podczas której rozpoznany zostanie wniosek prokuratury o jego aresztowanie, została wyznaczona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie na 9 maja 2022 roku, czyli 6 tygodni po dokonaniu zabójstwa. Syn został niespodziewanie zaatakowany i ugodzony nożem 50 razy. Sprawca wręcz pastwił się nad moim synem. Całe życie wychowywałem syna na uczciwego i porządnego człowieka, który wyrósł na cenionego dziennikarza. Syn nigdy nie wchodził w konflikty z innymi. Wpoiłem mu otwartość na drugiego człowieka, brak obojętności na krzywdę innych oraz niewykluczanie kogoś tylko dlatego, że wcześniej coś mu w życiu się nie powiodło. Krzywda, jaka go spotkała, jest niewyobrażalna dla nas bliskich. Bardzo prosimy pana, panie ministrze, o jak najszybsze doprowadzenie i postawienie przed wymiar sprawiedliwości podejrzanego, który dokonał brutalnego zabójstwa mojego syna Pawła. Tak kończy się list skierowany do polityka, który jednak nic w tej sprawie nie zrobił. Niestety to opóźnienie sprawia, że mężczyzna ma bardzo dużo czasu na ucieczkę i gdy policja w końcu może go zatrzymać, ten zdążył już wyjechać za granicę. Miał pojechać do swoich bliskich, którzy mieszkają w Niemczech. Ojciec Kamila prosi go, żeby ten przyznał się do zbrodni i wziął odpowiedzialność za to, co zrobił Pawłowi, ale ten nie ma najmniejszego zamiaru wracać do Polski, gdzie czeka na niego sąd i więzienie. Kamil znika. Zrywa kontakt z członkami rodziny i przepada jak kamień w wodę. 9 maja 2022 roku, dokładnie 43 dni po morderstwie, po posiedzeniu sądu zostaje wystawiony nakaz aresztowania dla podejrzanego o zabójstwo Pawła Kiliańskiego. Dopiero teraz mężczyzna jest oficjalnie poszukiwany listem gończym na terenie Polski oraz Europy. Grozi mu 3-miesięczny areszt. Prawie 1,5 miesiąca po okrutnej zbrodni do mediów zostają przesłane dane oraz zdjęcia podejrzanego. W sprawie morderstwa Pawła podejrzanym jest mąż jego partnerki Eweliny.
Kamil Żyła urodził się 2 sierpnia 1987 roku w Jastrzębiu-Zdroju. Ma od 175 do 180 cm wzrostu. Włosy ciemne z możliwością ufarbowania na jasny blond, brązowe oczy i waży około 75 kg. Ma szczupłą sylwetkę. Znakiem szczególnym mężczyzny jest tatuaż logo klubu sportowego FC Barcelona. Każda osoba, która ma jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie może znajdować się Kamil, proszona jest o kontakt z policją. Funkcjonariusze obiecują, że prowadzą bardzo szeroko zakrojone działania, które mają na celu ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. W momencie nagrywania tego odcinka minął ponad rok od feralnego dnia w nocy z 26 na 27 marca, w którym życie stracił Paweł. Kamil wciąż ukrywa się przed organami ścigania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna dawno już opuścił Europę i może znajdować się w każdym zakątku świata. Kamil widnieje w bazie danych policji i figuruje tam jako osoba poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości. Okres przedawnienia tego typu zbrodni wynosi 40 lat od momentu jej popełnienia. A co z Eweliną? Kobieta z pewnością musiała podnieść się psychicznie po tym, co przeżyła. Była świadkiem okrutnego morderstwa swojego partnera, a w dodatku domniemanym sprawcą zbrodni jest jej mąż, ojciec jej kilkuletniej córki. Kobieta mieszka na Śląsku i dalej rozwija swój biznes kosmetyczny. Można mieć tylko nadzieję, że otrzymała niezbędną pomoc po tych traumatycznych przeżyciach. Ta historia jest niezwykle wstrząsająca. Ciężko nie podchodzić do niej emocjonalnie. To straszne, do czego zdolny jest człowiek, gdy nie może pogodzić się z odejściem osoby, którą kocha lub po prostu chce mieć tylko dla siebie. Zazdrość naprawdę potrafi wyciągnąć z ludzi to, co najgorsze. Niezwykle przykre jest to, że ofiarą tej zbrodni padł tak młody i wspaniały człowiek, jakim był Paweł. Po tym odcinku chciałbym, żebyście przede wszystkim zwrócili uwagę właśnie na jego osobę i ciepło o nim pomyśleli. Bardzo rzadko zdarza się, że tak wiele wiadomo o ofierze jak w tym przypadku. W takich historiach niezwykle niesprawiedliwe jest to, że najwięcej informacji można znaleźć o mordercy lub podejrzanym. W tym wypadku jest inaczej, między innymi dzięki temu, że Paweł pracował w mediach, można przybliżyć wszystkim jego osobę. Mężczyzna miał przed sobą całe życie, rozwijał swoją karierę, a do pełni szczęścia brakowało mu tylko ukochanej osoby, z którą mógłby założyć rodzinę. To niesprawiedliwe, że ktoś z powodu własnych urojeń postanowił odebrać mu życie. Jeszcze bardziej bulwersującym jest fakt, że do dziś domniemany morderca nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności. Mam szczerą nadzieję, że mimo wszystko śledczym uda się odnaleźć sprawcę i doprowadzić do procesu sądowego, gdzie otrzyma adekwatny do tego okrutnego czynu wyrok. W źródłach znajdziecie również zdjęcie poszukiwanego Kamila Żyły wraz z jego opisem. Może rozpoznacie go gdzieś na ulicy, w kinie czy centrum handlowym, dzięki czemu przyczynicie się do schwytania podejrzanego o to okrutne morderstwo. Dziękuję wszystkim, którzy odsłuchali ten odcinek. Chcę zaznaczyć, że powstał on na podstawie źródeł ogólnodostępnych, które oczywiście będą wyszczególnione w informacjach pod tym odcinkiem. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie i czy wcześniej o niej słyszeliście. Już teraz zapraszam Was na mój Instagram, Pan od Kryminału, oraz do subskrybowania tego kanału na YouTube oraz innych platformach podcastowych. Do usłyszenia niebawem i powodzenia.